Czy masz świadomość? Można stwierdzić z dużym prawdopodobieństwem, iż planowany na kilka kolejnych dekad rozwój sztucznej inteligencji i robotyki może kompletnie wyprzeć człowieka, przejmując wszystkie jego funkcje. Jan Białek, Tech, krytyka rozwoju środowiska technologicznego. Taki rozwój sytuacji mnoży problemy techniczne, proponując częściowe rozwiązanie samo opierające się na tych właśnie metodach, które w głównej mierze spowodowały powstawanie owych problemów. Jest to odwieczny zwyczaj wykopywania nowej dziury, aby zasypać starą. Jacques Ellul. Rewolucja przemysłowa oraz jej konsekwencje okazały się mieć katastrofalne następstwa dla rodzaju ludzkiego. Znacznie zwiększyły średnią długość życia tych z nas, którzy mieszkają w krajach rozwiniętych, lecz jednocześnie społeczeństwo zostało zdestabilizowane, życie zostało pozbawione poczucia spełnienia, istoty ludzkie odarto z godności, doprowadzono do cierpień psychicznych w krajach trzeciego świata, także fizycznych, oraz dokonano poważnych spustoszeń w środowisku naturalnym. Kontynuacja rozwoju technologii pogorszy jedynie sytuację. Z pewnością podporządkuje ludzi jeszcze większym nieudogodnieniom i narazi naturalny świat na jeszcze większe szkody. Prawdopodobnie doprowadzi do większego rozłamu społecznego i psychologicznego cierpienia, a nawet do zwiększenia cierpienia fizycznego w krajach rozwiniętych. Ted Kaczyński, Anna Bomber, Społeczeństwo Przemysłowe i jego przyszłość. Dzień dobry Państwu, z tej strony Rafał Górski, kolejny odcinek podcastu Czy masz świadomość w ramach tygodnika Spraw Obywatelskich, a dzisiaj Państwa i moim gościem jest pan Jan Białek, autor książki Tech, krytyka rozwoju środowiska technologicznego. Dzień dobry panie Janie. Witam, dzień dobry panu i witam słuchaczy. Panie Janie, czy rozwój technologiczny doprowadzi do zbudowania raju na ziemi? No właśnie, pisząc swoją książkę 7 lat temu, też na taki dosłowny wątek zbudowania raju na ziemi się natknąłem w ramach rozwoju technologii, ale musimy zrozumieć to, że ten rozwój technologiczny, który mieliśmy do tego czasu, powiedzmy do XX wieku, czy przez cały XX wiek, tak, powiedzmy do roku 2000, on obejmował wraz z rewolucją industrialną rozwój właśnie fabryk, elektrowni, wodociągów. Zbudowaliśmy cywilizację taką, jaka ona teraz funkcjonuje, fabryki, tak, produkcję różnych dóbr. I można było powiedzieć, że ten rozwój technologiczny, on poszedł przynajmniej tutaj na Zachodzie w dosyć dobrym kierunku, bo też zaczęto nawet dbać o środowisko, no bo mieliśmy oczyszczalnie różnego rodzaju ścieków, śmieci itd., itd. Poszło to w takim dobrym kierunku i teraz wchodzimy w taki okres, drugą wielką rewolucję przemysłową, to znaczy przejście teraz w system postindustrialny, gdzie zamykamy cały właśnie ten cały obszar, który został zbudowany w trakcie XX wieku. Zamykamy fabryki, zamykamy cały, można powiedzieć, wielkie obszary przemysłu, które powstały. Ograniczamy wszystko i wprowadzamy kompletnie nowe technologie, które mają nam to wszystko, co powiedzmy ma zniknąć wraz w tym obszarze przemysłowym. Mamy mieć nowe technologie, które nam zabezpieczą dalej przetrwanie tej cywilizacji. I w wielu opracowaniach się mówi właśnie o tym, że to jest właśnie już będzie taki złoty wiek. No ale jakie to są technologie? To jest przede wszystkim wprowadzenie genetycznie modyfikowanych organizmów. I to są technologie typu NBIC, które mają być wprowadzone teraz już w 2025. To są technologie związane z modyfikacją genetyczną ludzi. To obejmuje komunikację ludzi z komputerami. Komunikacja mózg pomiędzy ludźmi, pomiędzy komputerami, pomiędzy maszynami i maszyny mają się komunikować z nami. To są te teraz na przykład takie urządzenia, które Elon Musk proponuje, czyli czipy wszczepiane bezpośrednio do mózgu. One teraz dostały już pozwolenie, żeby je testować na ludziach.
Mamy również takie technologie jak Internet Rzeczy, czyli że wszystkie produkowane masowo obiekty w rzeczywistości będą otagowane, będą podłączone do internetu i to nie tylko obiekty takie typu urządzenia elektryczne, ale również wszystkie produkty produkowane po prostu na rynku mają mieć takie tagi, więc wszystkie obiekty fizyczne będą podłączone do internetu. Mamy mieć włączony internet właśnie 5G, 6G, to jest przy 5G to mamy zwiększenie norm promieniowania o 100 razy, przy 6G mamy 3000 razy podniesienie norm promieniowania, żeby połączyć te wszystkie urządzenia i żeby umożliwić transfer, tak jak się mówi, około 2030, transfer osobowości przez sieć taką komórkową pomiędzy ludźmi, tak? Czyli mamy kompletnie nowy świat, mamy zmodyfikowanych ludzi, mamy ludzi, którzy się łączą z całym środowiskiem, które powstaje poprzez systemy komunikacyjne typu internet, typu właśnie 6G, 5G i mamy zbudowanie jeszcze do tego globalnej sieci energetycznej, która ma opleść całą Ziemię, czyli z tym też się wiąże kontrola zasobów na całym świecie, czyli trzeba przejąć wszystkie zasoby energetyczne, żeby uspójnić produkcję energii na całym świecie i stworzenie takiego kompleksowego systemu energetycznego zarządzania energią, żeby obsłużyć te wszystkie obszary, nowe technologii w to. Więc tu mamy, można powiedzieć, raj na ziemi, ale w innym myśleniu niż taki zwykły człowiek by chciał, tak? To znaczy to jest stworzenie kompletnie nowego świata lub nie, jak niektórzy mówią, powrót do świata, który był kiedyś tu na ziemi. No tak, ale właśnie ten przeciętny obywatel, taki, no załóżmy, który nie czytał pana książki, czerpie wiedzę z mass mediów, to wydaje się, że faktycznie wszystko zbierza ku dobremu, ku jakiemuś raju technologicznemu. A co na temat naszej przyszłości mówią badania amerykańskiej armii, o których wspomina pan w swojej książce? No właśnie, tutaj przede wszystkim mamy dwa takie główne badania wojskowe, chociaż ich jest znacznie więcej w książce opisanych i też znacznie więcej, można powiedzieć, jeszcze z biegiem czasu po napisaniu tej książki się natknąłem, które potwierdzają te wszystkie tendencje, które są opisane w tych badaniach, to są przede wszystkim badania brytyjskiej armii, które były tworzone wespół z różnymi think tankami też ekonomicznymi i to są brytyjskie trendy strategiczne 2007-2035 i tam były jeszcze dwa kolejne tomy, które badały aż do 2045 rozwój tych różnych technologii. I no przepraszam, te badania są z którego roku? To są z 2007. Pierwszy tom był w 2007 wydany i kolejne były chyba co 2 czy co 3 lata jeszcze dodawane, aż dochodziły do 2045. Więc one są do znalezienia w internecie, one się nazywają DCDC 2007-2035. Można to sobie w internecie znaleźć, one są też opisane w książce. I tam czyli jest teoretycznie nasi decydenci w parlamencie, prezydent, premier, posłowie, senatorowie, dziennikarze i tak dalej, wszyscy tak zwane elity, no, powinny przynajmniej elementarnie, czy miały, czy mają elementarnie możliwość zapoznania się z naszą przyszłością. A co wynika z tych badań? Generalnie to, co powiedziałem na wstępie, tak, czyli generalnie chodzi o to, że będą wprowadzane cały szereg technologii, które właśnie wraz z rozwojem tego świata postindustrialnego będzie rozwój całego szeregu technologii i cały świat będzie tak naprawdę rozwijany i będzie musiał się dostosować do pojawiających się coraz to nowych technologii. Te technologie będą tym szybciej wprowadzane, o których mówiłem, im będzie więcej kryzysów i państwa będą musiały korzystać z coraz tańszych technologii zastępujących stare technologie. I w tym dokumencie właśnie z takich bardziej może interesujących rzeczy, to są opisane rzeczy takie typu właśnie rozwój sztucznej inteligencji, ta sztuczna inteligencja
około 2035 ma mieć poziom, to są wojskowe badania, więc to będzie zastosowane do urządzeń wojskowych, do dronów, ma mieć poziom ludzkiej inteligencji i te drony będą poruszały się i te urządzenia wszystkie będą poruszały się autonomicznie, będą podejmowały same decyzje, będą działały w grupach, więc tu mamy taki obraz Terminatora. Mamy rozwój sztucznej inteligencji do poziomu takiego właśnie jak człowiek, czyli zastosowanie sztucznej inteligencji, to co teraz mamy, te wszystkie czaty GPT, czy zastosowania sztucznej inteligencji w różnych dziedzinach, które dopiero widzimy, że się pojawiają, no to one będą się rozwijać teraz dalej przez kolejną dekadę, żeby osiągnąć taki poziom z autonomii i to będzie implementowane do wszystkich urządzeń, czyli te nasze komputery, nasze samochody, nasze lodówki, nasze samoloty, wszystko co tutaj nas otacza będzie zawierało tego typu rozwiązania technologiczne. Nawet teraz już się montuje moduł sztucznej inteligencji do kamer, żeby te kamery same na przykład śledziły ludzi czy jakieś obiekty, więc to mamy taki rozwój technologii. Mamy właśnie to co mówiono, czyli wraz z rozwojem NBAC, czyli komunikacji mózg-mózg, powstaje umysł roju, czyli duże grupy ludzi komunikują się za pomocą tych urządzeń umysłami i mamy zdolność przenoszenia osobowości pomiędzy ludźmi. I do tego dochodzą takie rzeczy jak rozwój właśnie przez NBAC, czyli tam też jednym elementem jest genetyczna modyfikacja, nie tylko roślin, zwierząt i powiedzmy różnych tam pośrednich elementów, ale również modyfikacja genetyczna człowieka. I to teraz jest wprowadzane, to jest już, to jest 2025 do 2035. Proponuje się i tam są opisane, że będzie możliwość produkcji masowej ludzi, czyli powstanie przemysł, można powiedzieć przemysł prokreacyjny, przemysł produkcji ludzi, czy też elementów ludzkich, w fabrykach, tak? To są jedne z takich bardziej szokujących rzeczy. No tam się opisuje cały szereg problemów również ekonomicznych, to co teraz widzimy, które będą się cały czas pogłębiać i państwa będą musiały sięgać po te technologie, żeby wyprzeć drogie rozwiązania, które teraz mogą być na rynku i iść w te rozwiązania właśnie, o których tutaj mówimy. Zastanawiam się, jednym z największych obszarów tutaj rozwoju tej technologii generalnie, jak sobie zobaczymy, to jest jeśli chodzi o przemysłową część ekonomiczną, to będzie rozwój psychotechnologii, to jest tak zwana fala Kondratiewa i tutaj cały przemysł będzie wszedł w kierunku rozwoju medycznych rozwiązań i kontroli psychologii. I to, co teraz widzimy właśnie eksplozję tych wielkich firm farmaceutycznych typu Pfizer, Moderna i różnych innych rozwiązań, one będą się łączyły właśnie z modyfikacją. One będą rozwijały przemysł modyfikacji genetycznej i potem łączenia tych rozwiązań modyfikacji genetycznej z rozwiązaniami mobilnymi. Tak jak teraz mamy na przykład teleporady, te teleporady będą się zmieniały w takim kierunku, że będzie możliwość wpływania na ludzi poprzez różnego rodzaju urządzenia mobilne i na przykład leczenia ludzi albo przeprowadzania jakichś modyfikacji w człowieku. Więc to generalnie jest w tych badaniach wojskowych wszystko opisane i to się pokrywa z innymi badaniami. Do tego stopnia, że tam nawet się pisze w tych badaniach armii amerykańskiej, na przykład, które są komplementarne, że około właśnie tego 2035-45 to nawet ludzie, którzy są odpowiedzialni za podejmowanie decyzji będą tylko, że tak powiem, będą też skazani na to, że sztuczna inteligencja będzie im mówiła to, co ma być wykonywane. Więc generalnie idzie to wszystko w takim kierunku, ja bym powiedział generalnie ubezwłasnowolnienia i modyfikowania no, całej przestrzeni życia ludzkiego, tak? Mhm. I wydaje mi się, że rządzący nie zdają sobie z tego sprawy kompletnie. No właśnie. W kategoriach takich rozdzielnych, że tu jest technologia taka, tu jest taka, tu jest taka, tu się coś rozwija, ale nikt tego nie łączy w jedną historię i po to są te badania właśnie wojskowe, bo one jednak to łączą wszystko w jedną historię. I mamy kompletnie inny obraz rzeczywistości. No właśnie, chciałem pana spytać, jak pan sądzi, kto w Polsce, w naszym państwie
zdaję sobie sprawę z tego, co tam w tych badaniach jest i jaki to będzie miało wpływ na nas obywateli. Ja się spotkałem z jakieś, nie chcę pana oszukać, ale jakieś 10 lat temu byłem na spotkaniu Klubu Rzymskiego w Polsce. To jest taki duży think tank Europy. No, on obejmuje generalnie ONZ i dużo różnych tam fundacji, to znaczy on pracuje dla największych, powiedzmy, instytucji na świecie. I tam byłem zaskoczony, bo tam przyszli ludzie z panu, z polskiego panu. Było kilku polityków, ale takich, którzy generalnie rezydują w Unii Europejskiej. I tam była rozmowa o niektórych tych problemach, które teraz panu tutaj i państwu wykładam. I była świadomość rozwoju tych technologii, w jakim kierunku to idzie. Była rozmowa o tym, że właśnie rozwój tych technologii doprowadzi do tego, że będzie bardzo niski poziom zatrudnienia, ponieważ roboty, automatyzacja, sztuczna inteligencja wyprze ludzi z rynku pracy i to mamy tutaj też badania w książce moje opisane, że do 2025 to jest około 25-30% rynku pracy już jest zabierane przez automatyzację, a do 2035 to jest 50% populacji nie ma pracy i tam omawiano ten problem, że w sumie te fabryki już można by było wprowadzić już wtedy, czyli 10 lat temu, ale rządzący jeszcze nie za bardzo wiedzieli, co z tym zrobić i tam była propozycja jednego z ludzi, tam z panu, żeby jeżeli powstaną takie fabryki autonomiczne, no to po prostu trzeba będzie producentów tak opodatkować, żeby utrzymać populację ludzi, którzy będą bezrobotni, tak? Czyli to, co teraz się proponuje, taki bezwarunkowy dochód, co wydaje się być niezbędne przy takim kierunku rozwoju. Natomiast jest to tylko jeden z elementów, tak, całego tego problemu. Natomiast ogólnie w takiej masie politycznej to nie wiem, czy w ogóle jest świadomość tego, w jakim kierunku zmierzamy. Myślę, że wśród polityków nie ma za bardzo takiej świadomości. Być może w jakichś ciałach doradczych do partii politycznych, do właśnie jakiś pan, tak, który też doradza rządowi, to tam jakby ci ludzie, którzy są już powiedzmy profesorami, doktorami, wiedzą każdy w swojej dziedzinie, co się dzieje, rozmawiają na ten temat, to oni mogą mieć jakąś wizję takiej przyszłości. Być może. No tutaj mi się kojarzy profesor Zacher, który zmarł jakiś czas temu. Polecam państwu wywiad z nim. Myślę, że profesor Zacher miał świadomość tego, co się, jak będzie wyglądała nasza przyszłość. Inna sprawa, że prawdopodobnie niespecjalnie ktokolwiek jest zainteresowany, czy był zainteresowany, żeby go słuchać. A jak pan myśli, czy korporacje funkcjonujące w naszym kraju, działające, te międzynarodowe, ich zarządy zdają sobie sprawę z tego? Wiem na pewno, że część korporacji kupiła moją książkę. To mogę tak panu powiedzieć. Bo mam jakiś tam wgląd częściowy w te, do kogo te rzeczy docierają. I więc na pewno w dużych korporacjach, które się zajmują właśnie doradczością dla dużych banków, dla dużych korporacji, bo one też sobie outsourcują, powiedzmy, ekspertów gdzieś na zewnątrz. Więc w tych dużych, szczególnie brytyjskich i amerykańskich korporacjach jest moim zdaniem duża świadomość. To już na poziomie, wydaje mi się, edukacji i wyższych tych poziomów szkolenia managementu, nie wiem, w Londynie czy gdzieś w Stanach Zjednoczonych. Tam już powiedzmy ludzie, którzy są szkoleni na dyrektorów i takich, oni muszą mieć świadomość tego, w jakim idzie to kierunku i w jakim świecie będą się obracać za te 10-20 lat, w jakim to kierunku zmierza. Więc wydaje mi się, że część tych korporacji zdaje sobie sprawę, ale to jest po prostu sam szczyt
Może jakiś pion dyrektorów, czy jakichś takich ludzi, którzy zajmują się właśnie doradzaniem tym korporacjom. Tak, spotkałem się też z jednym człowiekiem tutaj w Polsce, który też z kolei doradza różnym w Polsce firmom. No i on też przeczytał moją książkę i też gdzieś tam próbuje takie rzeczy gdzieś przekazywać. Natomiast też mówi, że generalnie ludzie sobie nie zdają sprawy z tego, w jakim generalnie to idzie kierunku, bo każdy patrzy na swoją niszę, tak, że ktoś produkuje tam, nie wiem, rury metalowe, albo ktoś produkuje, nie wiem, soki owocowe, to patrzy tylko na swoją niszę i widzi, jak to się zmienia, ale nie patrzy na całość systemu, w jakim kierunku to zmierza. Więc wydaje mi się, że świadomość jest bardzo znikła w takim generalnym społeczeństwie i biznesie i rządzie, natomiast na pewno są osoby, które o tym wiedzą. Gdzieś, ja starałem się z moją książką dotrzeć do między innymi do polityków, ale przede wszystkim do całości społeczeństwa, żeby gdzieś ta świadomość była tych zmian, żeby też ludzie może, jeżeli dojdzie do takiego momentu, gdzie będą mogli zdecydować, w jakim kierunku to idzie, to żeby była świadomość w ogóle, o czym my rozmawiamy, tak? Bo wydaje mi się, że tu jest problem, że nie tylko politycy, ale też i społeczeństwo i generalnie nie mamy, jako społeczeństwo nie mamy świadomości, w jakim to kierunku idzie, a to jest tak naprawdę olbrzymia zmiana. Olbrzymia zmiana, no ja bym to porównał właśnie do czasów industrializacji, kiedy wtedy wprowadzano te wszystkie rozwiązania nowe technologiczne i tam były wojny, były rewolucje, były naprawdę różnego rodzaju zmiany takie niedobre dla człowieka, tak? Które wynikały właśnie z tego przejścia industrialnego wtedy. A teraz mamy przejście postindustrialne i w te wszystkie rozwój tych technologii również jest właśnie wpisane, są problemy społeczne, tak? Na dużą skalę. Więc politycy też powinni o tym wiedzieć, bo oni będą musieli w takim świecie funkcjonować, który będzie tworzył niesamowite napięcia społeczne, nierówności społeczne i wtedy kraj się zaczyna rozchodzić, bo każdy chce przeżyć, chce ciągnąć w swoją stronę i trzeba wiedzieć, jak sobie z tym poradzić, tak, z tym problemem. Toczy się wojna z gotówką. Prowadzą ją banksterzy, rządy i korporacje. Likwidacja gotówki to odebranie ci wolności wyboru. To wykluczenie tych, którzy nie chcą lub nie mogą korzystać z kart. To kontrola i inwigilacja tego, co robisz. Małymi krokami zabierają ci wolność. Za kilka lat będziesz uzależnionym od państwa i banksterów. 100% kontrolowanym, nowoczesnym niewolnikiem. A jeśli będziesz niewygodny dla władzy, to twoje konto zostanie po prostu zablokowane. Bądź czujny. Gotówka to wolność. Bronimy gotówki przed likwidacją. Wejdź na brońgotówki.pl i pomóż nam. Tu mi się przypomina nasz postulat Instytutu Spraw Obywatelskich o powołaniu w Polsce Instytutu Przyszłości Narodowej. Mamy IPN, nie mamy Instytutu IPN, czyli Instytut Pamięci Narodowej, ale nie mamy Instytutu Przyszłości Narodowej. Odsyłam Państwa do tekstu w tygodniku Spraw Obywatelskich o tym. Myślę, że z polityków dobrze sobie zdaję z tego sprawę, o czym Pan mówi, profesor Andrzej Zybertowicz, doradca prezydenta RP. Ale idąc dalej, czym jest, Panie Janie, technokracja i jakie wymagania należy spełnić, by ją wdrożyć? Technokrację opisałem tutaj na samym początku mojej książki, bo to jest taki element tego, co teraz się dzieje, to jest wdrożenie inteligentnej sieci energetycznej. To też w Polsce się dzieje, to jest montowanie tych liczników elektronicznych, wymiana liczników na elektroniczne. To jest właśnie ten internet rzeczy, czyli że wszystkie urządzenia będą miały podpięte moduły kontroli ich przez sieć energetyczną, kontroli zużycia energii, to co teraz widzimy, żeby przez internet sobie kontrolować, ile zużywamy energii, to wszystko będzie się rozwijać w takim kierunku. I chodzi o to, że w ten proces jest generalnie wpięta tak zwana ideologia, czy generalnie system technokracji. To był system, który
powstał w latach 20. 30. w Stanach Zjednoczonych. To był jeden z systemów kolektywistycznych obok komunizmu, tak, socjalizmu, komunizmu rewolucyjnego, obok faszyzmu, który się rozwijał też w Stanach, w Wielkiej Brytanii, w Niemczech. To również się rozwijała technokracja. To był system kolektywistyczny, gdzie chciano ludzi ubezwłasnowolnić w ten sposób, że państwo będzie decydowało o tym, będzie kontrolować wszystkie zasoby, będzie kontrolować całą produkcję energii, która wchodzi do systemu produkcji i będzie przydzielać ludziom, tak jak mieliśmy może trochę za komuny, kartki, tak, czyli punkty, numery, ile człowiek może zużyć tej energii na przestrzeni tam powiedzmy miesiąca, tak, to był taki jakiś niezbywalny dochód, który teraz się pojawia. Te elementy tej technokracji pojawiają się jako różne elementy już teraz. I w latach 30. Zarówno w Stanach Zjednoczonych, w Kanadzie i generalnie na Zachodzie i w Rosji, też już, która była porewolucyjna, komunistyczna, ten ruch został zdławiony, bo ponieważ rządzący czuli, że to jest zagrożenie, że to jest po prostu niebezpieczne dla społeczeństwa, no bo to by wiązało się z tym, że musimy ludziom odebrać ich majątek, ich ziemię i wszystko kontrolować i tak naprawdę ludzie by byli ubezwłasnowolnieni w pełni. I ten system zakłada właśnie przydzielanie tych punktów energetycznych w formie certyfikatów, czyli to, co teraz mamy, że mamy pewne certyfikaty energetyczne przydzielane na różne produkty. I to się rozwija w takim kierunku i ostatecznie ma być właśnie limitowana, każdemu człowiekowi będzie przydzielona ilość tej energii, którą może zużyć miesięcznie i ONZ to już określił, że to będzie 70 gigajouli, bodajże to było na rok i każdy człowiek ma mieć dokładnie tyle samo i to jest, ta konsumpcja obejmuje nie tylko zużycie energii jako takie, ale również zakup różnych produktów, tak, bo do każdego produktu mamy włożoną jakąś energię. Więc to chodzi o to, że też pieniądze muszą zniknąć, bo muszą mieć formę elektroniczną, która będzie odzwierciedlać pewien zasób energii, tak? Czyli tam myślano wtedy już o takich kartach, które będą zapisywały, ile dany człowiek będzie miał punktów energii. I to już widzimy w naszym świecie, że te elementy pojedyncze w taki rozproszony sposób, niereklamowane jako technokracja, one się już pojawiły i to idzie w takim kierunku właśnie kontroli. To w niektórych opracowaniach, które ja tu w książce opisałem, w latach 60. już to planowano, jak dokładnie to ma być wprowadzone, bo w latach 30. to upadło, zniknęło, przeszło do podziemia. W latach 60. na uniwersytetach w Stanach znowu próbowano to rozwijać i to były takie opracowania, na przykład Changing Images of Men. I tam określano ten system, że to będzie taki przyjazny faszyzm, czyli państwo z korporacjami będą kontrolować wszystko i będą ludziom przydzielać różne tam dobra i ludziom będzie się tam jakoś tam żyło. Tak, ja w to nie wierzę akurat, jeżeli nie ma kontroli społecznej nad takimi procesami, to ja nie wierzę, że coś z tego dobrego wyjdzie. No widzimy raczej, że to z tych wszystkich opracowań, do których ja dotarłem, że i to też proponuje na przykład World Economic Forum, tak, Klausa Schwaba, że tam się już oficjalnie mówi, że nie będziesz miał nic i będziesz szczęśliwy. Czyli że ludziom odbiorą pieniądze, majątek, własność prywatną, a jednocześnie korporacje i rządy dostarczą nam wszystkie dobra, które będą nam potrzebne. Więc widać, że to myślenie przeszło po prostu, ono się troszeczkę zmieniło, tego już się nie reklamuje jako technokracja, natomiast pamiętajmy, że to był system kolektywistyczny i tak samo jak faszyzm, jak komunizm, niebezpieczny dla społeczeństwa takiego wolnego, o którym myślimy w sposób taki pozytywny. Tak? Może niektórzy lubią socjalizm, nie wiem, ale mówimy tak na poważnie, że to raczej jest niebezpieczny pomysł i trzeba też sobie zdawać z tego sprawę, że te wszystkie rozwój tych technologii jest wkomponowany ten rozwój i powrót, czy też próba zbudowania technokracji na świecie. Tak? To bardzo dobrze widać teraz w ogóle w Chinach, jak to wygląda. Także ludziom przydzielono jakieś numery w telefonach i muszą się tam rejestrować. Jak są niepoprawnie się zachowują, to im się odłącza konta, na przykład bankowe, nie mogą nic kupić, nie mogą nic sprzedać, nie mogą nigdzie przejechać.
Więc tam już widzimy, jak daleko to może pójść, tak? W jak złym kierunku, żeby tak nam uświadomić. Tak. No właśnie, tutaj zmierzamy, czy pan trochę wyprzedził moje następne pytanie. Kto straci, a kto zyska w konsekwencji stosowania technologii właśnie typu ChatGPT, GMO czy geoinżynierii? No i tutaj generalnie moje przemyślenie jest takie, że głównym przede wszystkim dobrem w ogóle XXI wieku są dane. Te dane, jeżeli zobaczymy rozwój tych systemów sztucznej inteligencji obecnie, no to wiadomo, że zasano cały internet do tych modułów sztucznej inteligencji, żeby wytwarzać potem z tego sztuczną inteligencję, która jest produktem, który jest dalej sprzedawany do różnego rodzaju rozwiązań, tak? Bo ten ChatGPT to nie jest tylko do nas końcówka, ale to jest też dla korporacji sprzedawane, dla firm, które z tego korzystają i tak dalej, i tak dalej. I więc trzeba to traktować jako ropę, jako węgiel, jak złoża różnego rodzaju, złoto i tak dalej. I bo na tym są największe pieniądze teraz robione, największe korporacje, no to jest Google, tak, to jest Facebook, to są różnego rodzaju właśnie takie Microsoft. I oni zarabiają na czym? Oni zarabiają na tych danych, naszych danych, prywatnych danych, które są wykorzystywane bez naszej zgody i my nie mamy z tego żadnego zysku. Do właśnie tych rozwiązań technologicznych. Korzystają z tego najwięksi inwestorzy w te firmy i powiedzmy same firmy, natomiast ludzie nawet o tym nie wiedzą, że są okradani. Więc moim zdaniem pierwsza podstawowa rzecz to trzeba byłoby na poważnie chronić dane wszystkich osób. Jeżeli ktoś chce z nich korzystać, to musi za nie płacić, tak? I wtedy wyrównujemy takie poziomy dysproporcji tego, że ktoś zarabia miliardy na naszych danych prywatnych, a my nic z tego nie mamy, tak? I więc to jest jakiś rodzaj po prostu rozwiązania tego problemu. Natomiast jeśli to pójdzie w takim kierunku, tak jak teraz, to oczywiście zwykli ludzie na tym tracą, nawet nie wiedząc w jaki sposób, bo nie rozumieją mechanizmu. To musiałby być taki system, coś jak copyright na normalnych wszystkich prawach, który jest używany i te prawa nasze do naszych danych są po prostu objęte prawami autorskimi. Jeżeli ktoś je łamie, no to musi za nie, albo musi za nie po prostu zapłacić. Potem mamy technologie typu na przykład geoinżynieria. To jest bardzo ciekawe, że tu był system kontroli pogody, a to jest bardzo ciekawe, bo to też częściowo zahacza o geoinżynierię, ponieważ w latach, właśnie w tym okresie, kiedy się rozwijała technokracja, to były bardzo poważne rozmowy, szczególnie w Wielkiej Brytanii, na temat tego, że żeby kontrolować ekonomię, to trzeba kontrolować ekologię, generalnie całą geosferę Ziemi, tak, łącznie z kontrolą pogody, no bo pogoda powoduje, że na przykład więcej gdzieś jest coś wyprodukowane lub mniej jest czegoś wyprodukowane, to wpływa na rynki ekonomiczne. Jeśli będziemy to kontrolować, to będziemy mieli bardziej stabilny system ekonomiczny, nie będzie mniej szoków ekonomicznych. I na ten temat już wtedy bardzo poważnie rozmawiano i w systemie tym kontroli pogody geoinżynierii, który dużo ludzi w to nie wierzy, ale to jest opisane, są dokumenty właśnie wojskowe, że to już w 2025 ma być możliwość kontroli zjawisk pogodowych na całym świecie przez armię amerykańską. I to jest dokładnie opisane, jakie technologie w to wchodzą, tak? To też, więc tu chodzi o to, że ktoś chce kontrolować tą pogodę w sposób sztuczny, też poza świadomością, bo tego się nie omawia publicznie, poza świadomością ludzi i też ciągnąć z tego dla siebie zyski, no bo jeżeli wiemy, że w danym obszarze będzie na przykład taka i taka pogoda, no to już wiemy na rynku ekonomicznym, ile co będzie kosztować z dużym wyprzedzeniem lub możemy zmienić te ceny poprzez zmianę pogody i cały czas modyfikować, modulować cały ten system ekonomiczny. I wydaje mi się, że to poszło w tym dokładnym kierunku. To był taki badacz Walter Stein, on był lekarzem też, on był doktorem i też był lekarzem Winstona Churchilla. I oni tworzyli pierwsze takie konferencje, jeszcze zanim był World Economic Forum, to oni tworzyli takie konferencje, jak kontrolować wszystkie zasoby na świecie, żeby wytwarzać z nich energię, żeby kontrolować system ekonomiczny.
I nie wiem jeszcze, jaką tam pan miał tą trzecią technologię. No, to jest... O czacie GPT, GMO i geoinżynierii. A, i GMO. No to właśnie tutaj też mamy GMO. No to już jest trochę w Polsce już temat jest, wydaje mi się, przepracowany, bo mamy zablokowanie generalnie tego GMO w Polsce, sadzenia i tak dalej, ale tu też mamy genetycznie modyfikowane rośliny, tak, które wiemy, że na przykład te duże korporacje takie wytwarzają, że za każdym razem co roku musimy przychodzić i brać od nich na nowo te ziarno, bo te rośliny same nie wytwarzają tego ziarna, takie, które by mogło pozwolić na wytworzenie kolejnych roślin, ale w ten cały blok nie mamy tylko już genetycznie modyfikowanych roślin. Przeszliśmy już w genetycznie modyfikowane zwierzęta i to już w niektórych krajach zostało przyzwolone, że modyfikuje się genetycznie zwierzęta, również takie, które potem idą do produkcji żywności dla ludzi, co jest absurdem moim zdaniem. Ale w tym procesie już zobaczmy, że 2025 to już są te technologie MBIC, czyli w ramach którego jest modyfikacja genetyczna ludzi. Więc te GMO przeszło taką drogę modyfikacji, powiedzmy, flory, fauny przez zwierzęta i teraz chce się modyfikować ludzi. I oczywiście, jeśli zacznie się modyfikować te rzeczy, to trzeba je kontrolować, w pełni kontrolować, bo nie wiemy, jaki będą miały one impact dokładnie na środowisko. Więc z kolei tu jest kolejny krok tego, że rządzący powiedzą, no to my musimy teraz wszystkich kontrolować, bo wcześniej też były takie eksperymenty na ludziach, na przykład, że ich zmodyfikujemy genetycznie, przyjemy im na przykład serce, nie wiem, serce czy wątrobę ze świni, tak, czy przetoczymy krew ze świni, bo robiono takie eksperymenty, ale ci ludzie musieli być pod pełną kontrolą medyczną przez całe swoje życie, nie mogą mieć dzieci, bo kolejne pokolenie nie wiadomo, czy nie będzie zhybrydyzowane, czy nie będzie miało jakichś zmian, mutacji. I jeżeli zaczniemy, otworzymy tą drogę, no to jest droga dla tych korporacji, które w 2035 chcą tworzyć ludzi przemysłowo, tak? No bo ludzie zaczną się modyfikować, nastąpią różnego rodzaju problemy, no to wtedy korporacje powiedzą, to my te problemy rozwiążemy, tak? Przez modyfikację i tworzenie ludzi sztucznie. I to już dziś się omawia, bo to już te największe firmy technologiczne typu HP, Autodesk, Microsoft, oni już teraz rozmawiają, jak stworzyć ten przemysł, jak przygotować technologię, oprogramowanie do tego, żeby można było takie obsłużyć tego typu fabryki, tak, ludzi. Więc na tym to wie pan, to już mówimy o świecie, który jest nie tyle, że ludzie są ubezwłasnowolnieni, po prostu nie ma ludzi jako takich jak my, tak, bo już jest coś wytwarzane w laboratorium, to już nie jest człowiek, nie wiemy, co to jest. Tak? Mhm. Tutaj tylko jedna poprawka, bo pan wspomniał o tym, że GMO jest właściwie zablokowane w Polsce. Tutaj dla wszystkich tych, którzy nas śledzą, to raczej jest to oczywiste, w sensie czytają Tygodnik Spraw Obywatelskich. Dla innych zachęcam, żebyście państwo poszli tropem, poszukali, wpisali sobie w przeglądarkę hasło GMO NGT. Nowe techniki genomiczne, korporacje, w tej chwili jest po prostu toczy się olbrzymia bitwa pod dywanem, tego w ogóle nie widzimy w Komisji Europejskiej, w poszczególnych państwach, o to, żeby GMO wróciło, tylko już nie pod nazwą GMO, tylko NGT. I no niestety akurat uczestniczymy po tej stronie obywatelskiej, stawiając opór, ale są niesamowite naciski, a świadomość ludzi, tak jak jeszcze pamiętam lata 10-20 lat temu, jak protestowaliśmy przeciwko GMO, no to wtedy świadomość ludzi była naprawdę duża w porównaniu do tego, jaka ona jest dzisiaj na temat tych nowych technik genetycznych. Ale nasz czas się kurczy, musimy iść dalej. To temat na oddzielną rozmowę. Panie Janie, jak zmienić kierunek rozwoju środowiska technologicznego? Generalnie ja w swojej książce przy każdym właśnie tym problemie, obszarze technologii, tak, w jakim ona idzie kierunku, bo tych rozdziałów tam jest X,
Zaproponowałem swoje rozwiązanie, takie jakie one wydawały mi się na tamten czas logiczne, właściwe, jak poprowadzić rozwój tych wszystkich technologii, w jakim kierunku. Wydaje mi się, że to nie mamy czasu, żeby to omawiać teraz każdy punkt po punkcie, jak odpowiedzieć na te rzeczy, ale widzimy skalę zagrożeń, tak? Wydaje mi się, że przede wszystkim to, co teraz nas bardzo szybko dotyka, to jest właśnie ten rozwój sztucznej inteligencji i tu jest, tu trzeba by było od strony rządowej zabezpieczyć właśnie te prawa autorskie, tak, powiedzmy do naszych danych osobowych, tak, że żadna korporacja nie może ich wykorzystywać po prostu i tyle, tak, chyba że jest podpisana umowa i to się robi zgodnie z prawem i są płacone za to pieniądze. To jest pierwsza podstawowa rzecz, czyli wtedy ludzie partycypują w rozwoju tych technologii poprzez pozyskiwanie zysku z rozwoju tych technologii. I wtedy jakby następuje niepaństwowa, odgórna dystrybucja dóbr, tak? Tylko w sposób automatyczny te pieniądze gdzieś trafiają do społeczeństwa i to społeczeństwo może sobie przeżyć. Rzeczy takie związane, czyli to nam blokuje bardzo dużo rzeczy, bo to jest również związane z technokracją, tak, że technokracja też opiera się na tym, że te wszystkie dane muszą być zbierane na temat ludzi i wykorzystywane do tego, żeby korporacje z tych danych korzystały i żeby nam proponowały te dobra i żeby kontrolowały ludzi, więc to nam blokuje bardzo duży obszar tego wszystkiego. Wydaje mi się drugim ważnym elementem jest obecnie wprowadza się to 5G, to jest podniesienie normą 100 razy, 6G około 2030 to już jest 3000 razy podniesienie norm. To nie może iść w takim kierunku. Wydaje mi się, że też tutaj od strony tej państwowej też uczestniczyłem w jakichś tam konsultacjach i niestety podniesiono te normy mimo sprzeciwu właśnie z strony społecznej i mimo sprzeciwu wszystkich instytucji państwowych, takich BHP, które były na tych konsultacjach. Rząd mimo wszystko podniósł te normy, one nie są niezbędne do rozwoju 5G. Więc wydaje mi się, że tu trzeba byłoby tym zarządzić, żeby to środowisko, w którym funkcjonujemy, one nie było toksyczne dla nas, jeśli chodzi o promieniowanie, tak? No i tu przede wszystkim też w tym obszarze można powiedzieć rozwoju właśnie tych GMO, tak jak Pan mówi, tak, no bo to po prostu ewidentnie w którymś momencie nie tylko nas zatruwa ta żywność GMO, tak, no bo powiedzmy nie możemy hodować GMO żywności, powiedzmy tych produktów w Polsce, ale ta żywność do nas GMO trafia, tak, i to zatruwa ludzi, powoduje choroby. Rządzący muszą sobie zdać sprawę z tego, że to z kolei bardzo obciąża system medyczny, tak, i to trzeba byłoby na to, w tym kierunku działać, żeby to blokować, nie tylko blokujemy żywność, właśnie GMO, ale również te modyfikowania genetyczne przyszłościowo już, tak, bo to jest 2025, to jest za chwilę, to jest za 2 lata. Modyfikacja genetyczna ludzi, tak, i o tym się bardzo wszędzie pisze w tych wszystkich na przykład dokumentach Royal Society, że oni pisali, że 2025 to już my będziemy modyfikować ludzi genetycznie, żeby podnieść produktywność ludzką. Więc to też trzeba byłoby to już modulować od strony państwowej, żeby blokować ten rozwój technologiczny i puścić go w dobrym kierunku, bo na pewno można wytworzyć genetycznie modyfikowane, nie wiem, tam jakieś bakterie, które będą zjadały na przykład śmieci albo coś takiego i możemy to w dobrym kierunku wykorzystać, tylko to trzeba pchnąć przemysł w odpowiednim kierunku ten modyfikacji genetycznej, tak, a nie na modyfikację ludzi i całej biosfery tutaj, tak jak to się mówi w tych, bo z jednej strony się mówi o ekologii, o stworzeniu bardziej ekologicznego świata, a widzimy, że te wszystkie technologie idą w tworzenie innego świata, innej ekologii, tak, nie takiej ekologii 2.0, w ogóle inny świat nam się zarysowuje, nie ma ludzi, są ludzie genetycznie modyfikowani, nie ma tego flory, fauny, ona jest modyfikowana. Wszyscy, nie, no, mamy kompletnie inny świat, tak? Mamy cyborgów, jakiś kompletnie świat, można powiedzieć, z jakiejś baśni, no. Ja to natknąłem się w swojej książce właśnie na te motywy
Tak, i dlaczego to jest wprowadzane, ale to będę dopiero jakby opracowuję to do swojej kolejnej książki, jakby motywacje stojące za tymi zmianami, ale to jeszcze mi trochę zajmie, żeby to opracować. I... Natomiast to są takie rzeczy, które na szybko można wprowadzić i naprawdę to by dużo rzeczy po prostu zablokowało. To kilka rzeczy, tak? 3-4 rzeczy i to już wtedy idzie w dobrym kierunku. Dobrze, idźmy dalej. Ostatnie dwa pytania. Ney Postman w Technopolu, bardzo polecam Państwu tę książkę, zauważa, że ludzie stawiający opór Technopolowi, i tutaj cytat, kiedy chcą z kimś nawiązać prawdziwy kontakt, oczekują, że ten ktoś będzie z nimi w jednym pokoju. Odmawiają uznania wydajności za najważniejszy cel stosunków między ludźmi, nie lekceważą starszych, podziwiają inwencję technologiczną, ale nie uważają, że reprezentuje ona najwyższą możliwą formę ludzkich osiągnięć. Wreszcie co najmniej podejrzliwie traktują ideę postępu i nie mylą informacji ze zrozumieniem. Koniec cytatu. Co pan na to, co mówił Postman i jak każdy z nas może się dziś bronić przed technokracją? Mówiąc po leninowsku, co robić? Wydaje mi się, że to jest dobrze to jakby ujęte, może trochę z innej strony niż ja do tego podchodziłem, bo ja opisałem to w taki sposób w książce, że pchnięcie tego rozwoju technologicznego i wykorzystanie wszystkich jego możliwości bez żadnych takich zahamowań etycznych, no to jest forma prymitywizmu takiego naukowego, tak? To co mieliśmy w czasach faszyzmu, gdzie po prostu każdy pomysł najbardziej, że tak powiem, kontrowersyjny był, zabierano ludzi do obozu koncentracyjnego i sprawdzano, czy to się da zrobić, czy można coś przeszczepić, czy może. Więc moim zdaniem to jest forma prymitywizmu naukowego i trzeba, więc takie wykorzystywanie tych wszystkich technologii na ślepo, tak, jeżeli po prostu bierzemy je i tylko traktujemy utylitarnie, i nie myślimy nic, co za tym się kryje, nie rozumiemy tych wszystkich mechanizmów, które za tym istnieją i też wpływu społecznego, tak, że na przykład te urządzenia, dajmy na to komputerowe, ta komunikacja, z której korzystamy przez komputer, ona jest zawsze kosztem czegoś, tak, że po prostu dzień ma 24 godziny, kilka godzin możemy spędzić z bliskimi, z innymi ludźmi i jeżeli spędzimy ten czas na komunikacji przez internet, to te relacje międzyludzkie po prostu na tym ucierpią, tak? I to już widać po prostu, że ludzie przez to się stają coraz bardziej wycofani, nie są w stanie dobrze zaadaptować się do realnej takiej rzeczywistości, mają problemy szczególnie młodzi ludzie w kontaktach z innymi, z ludźmi, z rówieśnikami, mają problem z czytaniem empatii innych ludzi itd., itd. I więc wydaje mi się, że w ten proces właśnie rozwoju technologii, tak może moja książka jest takim dobrym punktem, gdzie z tej fascynacji rozwoju technologii, bo ja też na przykład korzystam z technologii, ale z tej fascynacji możemy zrobić krok do tyłu, spojrzeć na to z bardziej takiego obiektywnego punktu widzenia, że tak, z tym się wiążą bardzo duże plusy, ale też bardzo duże minusy i my musimy w swojej świadomości wypośrodkować to, ile my jesteśmy w stanie oddać ze swojego, powiedzmy, takiego świata, w którym żyjemy, a ile nie jesteśmy w stanie i nigdy nie chcemy. Także my nadal chcemy żyć jako normalni ludzie, mieć te naturalne, takie normalne relacje z innymi ludźmi, właśnie dbać o te relacje, normalnie się z tymi ludźmi jakby nadal spotykać, tak? No nie brać ten rozwój technologiczny jako dobrą monetę. Tam na samym początku też pan zacytował takiego dobrego filozofa francuskiego, Jacques'a Ellula, i on też pisał właśnie w swoich książkach o tym rozwoju technologicznym w latach 60. W jakim to kierunku zmierza, ale to jeszcze nie miało takiej perspektywy wymiernej, no bo to były lata 60. i on już pisał o tych problemach, o których my dzisiaj rozmawiamy, jako że one już są za stałe, tak? A ja jakby, więc te obserwacje już były dosyć wcześnie poczynione, bardzo dobre, jeśli chodzi o ten rozwój technologiczny, tak samo jak Jacques Attali wcześniej pisał, że też właśnie to nie jest tak, że technologia rozwiązuje nam jakiś problem, ona po prostu przenosi ten problem w inny obszar,
a te problemy ludzkie cały czas zostają. Ludzie chorują cały czas, ludzie cierpią, ludzie mają swoje problemy, swoje rozterki i musimy wiedzieć, że technologia nam nic z tego obszaru nie rozwiązuje. Po prostu nam może czasami ułatwia życie, tak? No technologia przy tego typu przejściach, o których Pan mówi, przenoszeniu problemów, no, daje na pewno większą władzę wybranej garstce ludzi, a koszty ponoszą, ponosi 99% pozostałych. Chociaż myślę, że to też jest uda, że ci, którzy myślą sobie, że tą władzę mają, myślę, że skończą tak, jak opisał to Ted Kaczyński w swoim manifestie. Ostatnie pytanie, panie Janie. Jakiego pytania nikt jeszcze panu nie zadał w temacie, o którym rozmawiamy? No i jaka jest na nie odpowiedź? No, zasadnicze, właśnie też się nad tym zastanawiałem, jakie pytanie. Wydaje mi się, że zasadniczym pytaniem one, w mojej książce jest to gdzieś zaznaczone, to są właśnie motywacje, dlaczego to idzie w takim kierunku, bo ten rozwój technologiczny można naprawdę pchnąć w najróżniejszych kierunkach, to niekoniecznie musi iść tak, jak to teraz idzie, tak? To nie, ktoś to pchnął w takim kierunku i ktoś wierzy, że że trzeba ludzi zmodyfikować, że musimy zmodyfikować całą biosferę, że musimy modyfikować genetycznie rośliny, zwierzęta, ludzi i musimy tutaj komunikować, żeby człowiek mógł się komunikować mózgiem z całym otoczeniem i ze wszystkim i wytworzyć świadomość roju. Skąd to jest, tak? Co to są za motywy? Ja na te motywy się natknąłem, opisałem jeden w książce i pomyślałem, że to jest zbyt duży temat, żeby w książce na temat technologii to za bardzo rozwijać i wydaje mi się, że tu wchodzimy w obszar właśnie etyki, religii, kultury, w co ludzie, którzy rozwijają te technologie, wierzą, tak? Kto chce to zrobić, dlaczego, w co wierzy, bo mamy bardzo dużo kultów religijnych, o których się nawet nie mówi, które wprowadzają te technologie. Tak na przykład mamy w Stanach Zjednoczonych takich ludzi, którzy pracują na przykład w Google. Tak, to mamy jednego z takich głównych ludzi, którzy są odpowiedzialni za oddział Google, który jest odpowiedzialny za tworzenie nieśmiertelności. To jest Kurzweil. On jest w religii, która się nazywa Tesarem i oni opisują, że to wszystko trzeba wprowadzić w życie, te technologie, ale nie z punktu widzenia czysto pragmatycznego rozwoju technologii, zarabiania pieniędzy i tak dalej, tylko z punktu widzenia religijnego. I my nie myślimy o tych ludziach w kategoriach właśnie takich, ale gdzieś te motywacje są głęboko zakorzenione w tych grupach i oni to rozwijają, tak? I to wydaje mi się, ale to odpowiedź na to pytanie, to pan odpowiem na to pytanie, jak napiszę drugą książkę, bo wtedy będę miał już zamkniętą taką wizję rzeczywiście dlaczego to się dzieje, tak? Mhm. To nie jest tylko pragmatyzm, rozwój technologii, biznes. Nie, nie, nie. Dobrze, to będzie, myślę, tematem następnego naszego spotkania i rozmowy na łamach podcastu Tygodnika Spraw Obywatelskich. A w tym miejscu już postawmy kropkę. Dzisiaj państwa i moim gościem był pan Jan Białek, autor książki Tech, krytyka rozwoju środowiska technologicznego. Bardzo państwu polecam tą książkę. Panie Janie, dziękuję za rozmowę. Dziękuję. A z państwem żegna się już Rafał Górski. Kolejny odcinek podcastu Czy masz świadomość w ramach Tygodnika Spraw Obywatelskich już za tydzień we wtorek. Do usłyszenia. Dziękujemy za uwagę i do usłyszenia w następnej audycji Czy masz świadomość. Wszystkich naszych podcastów możesz słuchać na portalu institutsprawobywatelskich.pl oraz na kanałach Instytutu Spraw Obywatelskich w serwisach YouTube i Spotify. Słuchaj. Myśl. Działaj.